No tak. Ostatnio dosyć długo nie było na moim kanale Invisimali, więc dzisiaj kolejne 3 saszetki kart Mroczne Wyzwania. Zapraszam. No dobra, a więc tak wygląda ta z Cerberusem i mam ich 3, więc tylko jedną tutaj opiszę. Tutaj tak wygląda z tyłu. Ile kart mamy do zdobycia i jakich? www.invisimals.tcg.com. No dobra, nie ma co przedłużać, otwieramy. Dobra, pierwsza to Porcupine Colt, kojarzę go, ale Colt chyba jeszcze nie miałam. Dalej parujący las, środowisko, dosyć ciekawe. Później Mubula Pup, pły odblaskowe, wektor. Huragan, wektor i Szału, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem jak się czyta jego imię. W każdym razie pap i złoto. No tego jeszcze nie miałam, więc bardzo fajnie, że mi się trafił. Bierzemy drugą. Ok, a więc tutaj mamy pierwszą. Jest to dżungla króla smoka. Środowisko. No, brzmi całkiem ciekawie. No, nie ta kubka. Flame Claw, czyli płomienne kły, czy coś takiego. Pup. Tutaj mamy Tanuki Max. Kojarzę, ale Max chyba jeszcze nie miałam. Dalej mamy Audrey, legendary Max. No, ciekawe. Bardzo dźwiękowa, wektor. Tutaj mam jakiś lód, ale skoro dźwiękowa, to dźwiękowa. I smok morski, złoto Max. No, tego jego mościa akurat posiadam, więc zero specjalnych rewelacji. A tu jak mi się saszetka podjęła, o kurde. Dobra, otwieramy. O, jak ładnie. No dobra. No to tutaj mamy pierwszą. I to jest Vipera Pup. Pup chyba nie miałam jeszcze. Porcupine Pup. No akurat tam również był Porcupine chyba Max. Mobula Pup. Powtórka z dzisiejszego odcinka. Kły odblaskowe. Powtórka. Potężny młot. Wektor. Tego nie mam. I... No nie! Serio? Ale że w jednym otwarciu? No to nieźle. No dobra, no szkoda trochę, ale no nic na to nie poradzimy. Jest to dosyć ciekawe, że wziąłem akurat 3 saszetki i o proszę, w dwóch była ta sama specjalna karta. No nieważne. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!